Dzień dobry, kochani. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy spotkanie o postrzeganiu pozazmysłowym, a właściwie o takim wydarzeniu, które się niedługo odbędzie, ale to Wam wszystko przedstawi moja rozmówczyni Natalii. Witaj. Cześć, witam, witam wszystkich słuchaczy, witam Ciebie. Dawno się nie widzieliśmy. No właśnie, nie widzieliśmy się, ale każdy robi swoje. Wy przyjechaliście do nas z tatą jakiś czas temu i świetnie się bawiliśmy jeden dzień. Robiliśmy różne ćwiczenia z dziećmi, odkrywając, że jest coś więcej niż tylko patrzenie normalnie oczami. I dużo wcześniej urodził się u Was ten pomysł, żeby zorganizować coś takiego na wielką skalę. Opowiedz o tym, bo to już niebawem, prawda? Tak, to jest taka duża impreza. My to nazywamy Dzień Dziecka Remedium, czyli to jest taki Dzień Dziecka z postrzeganiem pozazmysłowym i to się odbędzie już niedługo, no bo 12 października tego roku. To jest ogólnie impreza dla rodzin z dziećmi. To się będzie odbywało w Krzemieniewie, w takim zajeździe Dobrodziej, to jest województwo wielkopolskie na trasie Leszno-Jarocin, mniej więcej w połowie, no trochę bliżej, bo przed Gostyniem, w takim bardzo fajnym ośrodku i to jest taka duża impreza na 160 osób planowana, na którą jeszcze mamy wolne miejsca, więc serdecznie chcemy zaprosić tutaj wszystkich. A w szczególności albo przede wszystkim właśnie rodziny z dziećmi, prawda? Tak, skupiamy się tutaj na dzieciach, no bo tak jak trochę nam nazwa sama podpowiada, Dzień Dziecka z postrzeganiem pozazmysłowym, czyli to jest impreza dla dzieci, która ma dać mnóstwo frajdy, mnóstwo zabawy, coś właśnie jak Dzień Dziecka, czyli taki dzień, gdzie dzieci mają praktycznie same zabawy, same przyjemności, coś czego nie mają w domu, taki wyjątkowy dzień. Właśnie z wykorzystaniem postrzegania pozazmysłowego, no bo na tym opiera się cała impreza, żeby pokazać to postrzeganie pozazmysłowe w praktyce i pokazać, że mnóstwo dzieci to ma i z tego korzysta. Co ciekawego jest, jak próbowaliśmy albo testowaliśmy to na różnych dzieciach, to okazało się, że te poziomy też się od siebie różnią i tak zastanawialiśmy się, co warunkuje, że te dzieci postrzegają właśnie pozazmysłowo, czyli ze zamkniętymi oczami. No, pewnie i ze słyszeniem jest podobnie, ale my głównie koncentrowaliśmy się na oczach i właśnie te umiejętności odbiegały od siebie. Jedne dzieci to bardziej łapały, jedne mniej. I ja tutaj zauważam jakby taką zależność, że im bardziej rodzice te dzieci tak wolno, jak takie wolne duchy wychowują, czyli tak nie szablonowo, jak to nam system narzuca, czyli tu wiesz, szkoła, tam religia, kościół, tam zakupy, wszystko tak w klatki, tylko tak swobodnie to idzie. Nikt nie narzuca tak pewnych takich schematów tym dzieciom, tylko pozwala im się tak uzewnętrzniać samodzielnie, jako właśnie te wolne dusze, to wtedy te dzieci mają te postrzeganie dużo bardziej wyostrzone. To jest ciekawe. Jeszcze nie odkryliśmy wszystkiego, dopiero jesteśmy właściwie na samym początku, ale tu już widać, że faktycznie ta cywilizacja porobiła mnóstwo błędów, z czego będzie się teraz trzeba będzie otrząsnąć, jak taki pies, który akurat z wody wyszedł. Jesteśmy tak zaprogramowani, że to aż dziw bierze, że to tak daleko zaszło, wiesz? Tak, no przede wszystkim, może jeżeli ktoś nie wie, no to postrzeganie pozazmysłowe to jest taki dostęp do informacji bez użycia zmysłów, po prostu dostęp do świadomości globalnej. I tutaj, no te poziomy, tak jak powiedziałeś, u dzieci się różnią.
To też zależy od tego, jak bardzo te dzieci sobie u siebie rozwinęły to postrzeganie pozazmysłowe. Wszystkie dzieci to mają, ale nie wszystkie jeszcze mają to, że tak powiem, odkryte. Ale tutaj dużo warunkuje właśnie sensytywność tych dzieci, to w jakim one otoczeniu wyrastają, to też, bo wiadomo, że dzieci, które dorastają w takich otwartych rodzinach, otwartych na te tematy, bez jakichś tam stricte kategorycznych jakichś takich poglądów skrajnych, może tak bardziej, no to takie dzieci są zdecydowanie bardziej podatne na to, żeby to łatwiej u siebie rozwijać. No ale tutaj główną rolę właśnie gra ta sensytywność dzieci, a przez to, że my uczymy tego tylko i wyłącznie poprzez zabawę, no to dzieci bardzo chcą to rozwijać i są chętne do tego, no bo dla nich to jest przede wszystkim frajda i przyjemność. I my też chcemy tym naszym wydarzeniem trochę to pokazać. Tam w ogóle będzie fajna rzecz, dlatego że na początku tej imprezy dzieci będą, można powiedzieć, testowane w cudzysłowie przez naszych instruktorów, żeby zobaczyć właśnie na jakim one są poziomie na początku tej imprezy, żeby zobaczyć tak poglądowo dla nich, dla rodziców, na jakim są poziomie, jak sobie mogą poradzić z późniejszymi zabawami właśnie z postrzeganiem pozazmysłowym. Więc jeżeli jakieś dzieci tego jeszcze nie ćwiczyły, to będą miały okazję się uruchomić, a jeżeli jakieś dzieci już ćwiczyły, bo takie też się pojawią, to zobaczmy na jakim są poziomie i będzie można sobie zobaczyć taką skalę, ile dzieci jest na jakim poziomie, jakim to idzie, no i zobaczyć też, czy będzie jakiś postęp. Więc liczymy na to, że trafią nam te same uzdolnione dzieciaki, ale to w sumie jesteśmy pewni, że nam się trafią same super dzieciaki, bo dużo miejsc już mamy zajętych i też wiemy, że bardzo fajne osoby do nas przyjeżdżają. Jeszcze Ci powiem jedną ciekawą rzecz. O tym jeszcze nie rozmawialiśmy. Myśmy to odkryli. No to było odkrycie takie nowsze, bo to cały czas coś dochodzi, wiesz. Siedzimy sobie z tymi dziećmi i różne rzeczy robimy. I zajmowaliśmy się, wiadomo, tymi przedmiotami, które tam służą do i kostki, i tam kubki. I różne inne tam rzeczy. I jaka jest fajna zależność? Dzieci dostrzegają pozazmysłowo przedmioty bardziej, które są naturalne, czyli ze struktury biologicznej. Te, które są ze struktury sztucznej, czyli różnego rodzaju tworzywa, nie są tak rozpoznawalne jak materiał biologiczny. Na przykład dasz korki plastikowe i później te korki zabierzesz i dasz tą samą zabawę z korków z naturalnego materiału, na przykład właśnie z korka. Czyli na przykład plastikowe kapsle zamienisz na korki, takie jak się butelki korkuje. Wiesz, jaka różnica? Dzieci potrafią to łatwiej dostrzec i na przykład też zauważyłem, wykonują pewne ruchy dodatkowe, skanują jakby swoimi rękami, no, coś tam pod stołem robią. Wiesz, to wszystko było, tak obserwowaliśmy, co oni będą robić i zauważyliśmy te dzieci, które to łapały, różne takie mają pomysły, jak sobie to przyswoić te dostrzeżenie danego przedmiotu i używają na przykład rąk. Coś tam robią. No to i ta skuteczność też wzrosła. Także ja myślę podczas tych zabaw, Kasia może to potwierdzić, bo tutaj koło mnie siedzi, że to było z tymi korkami, pamiętasz? No, to ona nawet sama to jakby jako pierwsza zauważyła. No i myśmy później na przykład naznaczyli taki korek, wzięliśmy znowu coś naturalnego, więc nie braliśmy mazaka, tylko na przykład wzięliśmy ołówek i grafitem żeśmy to namalowali na tym korku, a więc znowu mieliśmy strukturę naturalną. I to też jakby było bardziej rozpoznawalne. No wiesz, to jest taka akurat rzecz, którą niedawno spostrzegliśmy, a to dopiero początek. Jak tyle dzieci się zrzeszy w jednym miejscu, to myślę,
że one między sobą będą się też poglądami wymieniać i poodkrywają różne rzeczy. Najlepiej się odkrywa podczas zabawy. No to sama to Tak. powiedziałaś. Tak, powiem Ci, że jeśli chodzi o tą różnicę w strukturach, czy naturalna, czy nienaturalna, to nam się nie zdarzyło czegoś takiego zauważyć. Może to być też tak, że to też mi się wydaje, że może zależeć trochę od wychowania, jak dzieci są wyczajone do wychowywania w takich właśnie naturalnych warunkach, z użyciem różnych takich naturalnych substancji tworzyw. Ekologicznie można też trochę powiedzieć, to może one w jakiś sposób im to może ułatwić. Natomiast my jeszcze tego u naszych dzieciaków nie zarejestrowaliśmy, nie zauważyliśmy czegoś takiego, ale my też nie pracowaliśmy na wielu tworzywach naturalnych. Faktycznie gdzieś tam zazwyczaj mamy te nakrętki, kostki, kubki, no, kubki papierowe akurat i tak dalej. My raczej mamy takie przygotowane te tworzywa. Więc nie udało nam się tego zauważyć, ale a propos tych ruchów, które mówiłeś, to dzieci bardzo często robią właśnie takie różne gesty, ruchy, żeby sobie ułatwić to, też czasami przychodzi mimowolnie. No na przykład Olek miał taką tendencję do tego, żeby robić jakieś różne dziwne miny, albo część dzieci przekręca sobie głowę, albo właśnie sobie coś tam robią, bo czasami próbują oszukać swój mózg, czasami się próbują po prostu skupić, im to ułatwia, a czasami sobie właśnie, tak jak mówię, szukają jakichś różnych metod, jak sobie to ułatwić. Dlatego my zawsze zabraniamy właśnie pytać, jak dzieci to robią, żeby te dzieci nie musiały się nad tym zastanawiać, bo one nie muszą mieć wcale określonego sposobu. Każde dziecko może mieć inny sposób, inną perspektywę i inne w ogóle metody działania i sobie to inaczej tłumaczyć, więc no nie wolno o to pytać, bo my nie chcemy tego narzucać, nie? Więc takich metod jest dużo, dużo, dużo. Olek też widzi inaczej, Letycja też widzi inaczej i to bardzo różne są sposoby. No i właśnie tak jak mówiłeś, jak te dzieci się zbiorą w jednym miejscu, to myślę, że też nam to pomoże zauważyć jakieś nowe fakty. Zobaczymy, jak takie dzieci pracują, jak jest ich tak dużo między sobą z takimi zdolnościami. No bo to faktycznie jest duże zrzeszenie tych zdolnych dzieciaczków, bo planujemy 50 aż dzieci z rodzinkami na tym wydarzeniu, na tej imprezie, więc no myślę, że to jest naprawdę spora liczba, która pokaże, że to postrzeganie pozazmysłowe u dzieci faktycznie występuje. To nie jest coś rzadkiego, skoro mamy takie skupisko tych dzieci, no i jest ich naprawdę dużo. No i myślę, że też pokażemy, oprócz tego, że pokażemy skalę właśnie, w jakiej to występuje, no to też pokażemy efekty, jakie można osiągnąć i jak te dzieci będą super wymiatały. Tak, wiesz, to jest bardzo ważne, co powiedziałaś o tym, że nie powinno się koniecznie te dzieci pytać, dlaczego ty to robisz albo jak ty to robisz. Jeżeli twoja Tak. skuteczność jest dobra, to idź w tą Tak. stronę. To nas, ja jestem w porównaniu z tobą dinozaurem i jeszcze miałem edukację szkolną, jak była komuna. To u nas, pamiętam, było takie słynne zdanie, kto jest twoim wzorem i dlaczego Lenin? I to wtedy mamy jeszcze takie zapędy w takie pudełko to dziecko włożyć, a może ono ma za zadanie i obowiązek wytłumaczyć, dlaczego właśnie tak to jest. Ale to wtedy ogranicza temu dziecku Tak. tą wolność i swobody. I dlatego jak my je po prostu zostawimy i tylko obserwujemy, no to po pierwsze niesamowicie się uczymy, a po drugie te dzieci mają taki jakby nieograniczony dostęp ze wszystkich stron do namierzenia tego zamierzonego celu. Tak właściwie chyba najbardziej to my się teraz edukujemy, ci, którzy zostali już przez ten system naznaczeni, wiesz? Tak. My dorośli uczymy się teraz od tych dzieci najwięcej, no, ale taki jest też tego cel, żeby te dzieci pokazały właśnie nam wszystkim, że to działa trochę inaczej niż nam się wydaje, jeżeli świat działa inaczej. No ale właśnie tutaj też o to chodzi, żeby dać, no dzieci często się podpinają pod różne kreacje
I no, są na to bardzo podatne. I one często podpinają się nawet już pod jakieś tam gotowe sposoby, które gdzieś tam sobie są w tej świadomości globalnej. I to też nie jest nic złego, jeżeli one to robią mimowolnie. Jeżeli to działa, no to nie ma znaczenia, czy to dziecko widzi, czy sobie wyobraża, czy czuje, w sensie widzi w głowie. To nie ma większego znaczenia. Olek kiedyś mówił, że on się wciela w perspektywę albo lampy, albo czegoś, i on sobie z takiej perspektywy na przykład obserwuje w głowie ten stół. Ja na przykład, jak robiłam ćwiczenia, to w ogóle nic nie widziałam, albo czasami mi się zaświeciły jakieś wyobraźni po prostu. Mi się wydawało, że mi się coś tu jest jaśniej, tu jest ciemniej. Tych sposobów jest mnóstwo, każde dziecko ma inne. Jedne widzą cokolwiek, czują, inne nie. Ale grunt właśnie, tak jak mówię, że efekt jest finalnie taki sam, no i o to w tym wszystkim chodzi. No na pewno na tej imprezie będzie mnóstwo dzieci, więc te dzieci będą każdy jakoś tam na swój sposób będzie próbowało wykonywać te ćwiczenia. Też będą dzieci, które to robią po raz pierwszy, więc one nie będą miały wiedzy, jaką metodą mają to robić. I to jest dobre właśnie, żeby każdy robił to po swojemu i może się dzieci między sobą powymieniają spostrzeżeniami, ale myślę, że tu najfajniejszym aspektem tego będzie po prostu to, że te dzieci zobaczą, że jest więcej takich jak one, super dzieciaków z tymi zdolnościami, i że one nie są jedyne. I też rodzice czy dziadkowie, bo też przyjeżdżają z dziadkami, też zobaczą, że tych dzieci jest więcej i one nie są same. I to też myślę, że może trochę te dzieci i też te rodziny podbudować właśnie, że jest coraz więcej takich dzieci i że te zmiany faktycznie się zbliżają, bo to też jest taki nasz główny cel właśnie, żeby pokazać, że świat działa inaczej. No i jeżeli mamy 50 dzieci w jednym miejscu, które wykonują te ćwiczenia bez problemu, z zasłoniętymi oczami i jeszcze do tego się świetnie przy tym bawią, bo zabaw mamy mnóstwo zaplanowanych i z postrzeganiem pozazmysłowym i bez, no to już nikt później nam nie powie, że to jest oszustwo albo że my wymyślamy, no bo zbierzemy taką ilość dzieci w jednym miejscu i ponad 100 osób zobaczy, że to się dzieje faktycznie, no to no raczej się wszyscy nie zmówiliśmy z dziećmi z całego świata, bo też no, z całego świata może nie, ale z Europy, bo też przyjeżdżają właśnie osoby z Anglii. I z różnych stron Polski, więc to nie są dzieci zebrane z jednego regionu. To też myślę, że jest fajne, że właśnie z całej Polski, z wielu różnych miejsc te osoby przyjeżdżają, przylatują też z zagranicy, z Anglii na przykład. My dla takich osób oczywiście wtedy też załatwiamy transport z lotniska czy z dworca w Poznaniu, żeby im to ułatwić dojazd do nas, ale to bardzo fajnie właśnie pokaże, że to nie jest jedno skupisko, bo ci ludzie się wcześniej nie znali, oni się poznają, te dzieci się poznają, pokażą jak to działa i będą miały przy tym super, super frajdę. Jeszcze przypomnij mi o tym słynnym pomyśle twojego taty, nakaz nagrywania. To jest chyba to najfajniejsze. Tak, jest nakaz nagrywania. Trzeba udzielić zgody na nagrywanie, dlatego że my chcemy to zjawisko jak najbardziej rozpromować i pokazać właśnie, tak jak mówiłam przed chwilą, tych dzieci jest mnóstwo. A z racji tego, że format imprezy tak jest bardzo ciekawy, ale tu może za chwilę powiemy, no to chcemy właśnie, żeby to poszło w świat jak najdalej, żeby wszyscy wrzucali sobie filmiki, wysyłali znajomym, rodzinom, pokazywali te dzieci, żeby się chwalili właśnie, czy to na swoich Facebookach, albo na przykład w pracy. No i my też będziemy chcieli na pewno na nasze strony, na nasze kanały powrócić to, żeby to poszło w świat, żeby pokazać właśnie, że ten świat działa inaczej. No i to ma być też bardzo duża promocja tego zjawiska postrzegania pozazmysłowego w Polsce, bo i tak już jest coraz bardziej popularne, no ale nadal zdecydowanie za mało i nadal bardzo wiele rodziców nie wie, jakie zdolności mają ich dzieci. I chcemy im pokazać, co ich omija. Tak, niektórzy rodzice nawet nie dowierzają i wręcz bojkotują zdolności swoich dzieci. Robią to często nieświadomie i nie zdawają sobie sprawy, że tym przygłuszają troszkę te dzieci, bo jak się parę razy mu mówi, że to
to nie jest nic dobrego, ty nie potrafisz tego, albo różne takie sformułowania. Ja to z dzieciństwa doskonale pamiętam, gdzie pewne rzeczy były po prostu tym dzieciom wręcz wmawiane, że tak nie jest. I widząc to, te dzieci później się blokowały i no, nawet źle się uczyły. Później były tam, no, za moich czasów, to nawet się dzieci w szkołach lało, tak? I to nie było lanie jakieś takie lekkie, tylko niekiedy dzieciak wracał do domu obolały. Na szczęście to się już skończyło, ale te dzieci później przechodziły traumy i nie mogły przez resztę swojego życia z tych traum wyjść. A więc tutaj zupełnie trzeba inaczej do tych dzieci podchodzić, ale pod tym względem to jakby rozwija się w odpowiednim kierunku. I no, trzeba też zachować szacunek do wszystkich, też rzecz jasna, te dzisiejsze wychowanie dzieci w różnych, na różnych poziomach też tam jeszcze troszkę daje do jakby do życzenia, ale kierunek, w którym te dzieci się rozwijają, teraz tak jak ja to obserwuję, jest taki bardzo zadowalający. To właśnie prowadzi nas ku takiej swobodności i wolności. Dobrze to wygląda, moim zdaniem. Nie wiem, jak ty Coraz lepiej. widzisz. No. Tak, naprawdę coraz lepiej. Tak. No to powiedz mi, czy wszystko mamy omówione, czy jest jeszcze coś, bo najważniejsze, żeby właśnie powtórzyć te namiary na to spotkanie, no bo to jak już tu jest za dobre 2 tygodnie, no to żeby każdy mógł skorzystać z tego, kto chce przyjechać. Wiesz co, to ja może troszkę podsumuję tą imprezę, powiem, jak ona będzie wyglądać, bo myślę, że to jest ciekawe, dlatego że to nie jest taka zwykła impreza i ona też troszkę zmieniła format. To, no, powtórzymy, że to jest 12 października tego roku, to jest zajazd Dobrodziej, Przeminiewie, województwo wielkopolskie, przy drodze krajowej bodajże numer 12 na trasie Gostyń-Leszno. Wszystkie informacje są na stronie. Ja też Ci na pewno wyślę linka do tej strony, bo tam są wszystkie szczegółowe informacje i tam też na dole tej strony jest Tak. szczegółowy opis imprezy, gdyby ktoś sobie chciał przeczytać. Ale ja bym chciała, wiesz co, powiedzieć Ci o formacie tej imprezy, dlatego że początkowo chcieliśmy zrobić to na takiej dużej hali sportowej, na bardzo dużą ilość osób, ale zrezygnowaliśmy z tego i zmieniliśmy format. Ja się trochę śmieję, że to jest taki lekko weselny klimat, dlatego że dla naszych gości mamy zaplanowane jedzenie. Osoby, które przyjeżdżają w piątek, które by chciały przyjechać w piątek, bo tam można wynająć nocleg ogólnie. Cały obiekt jest zarezerwowany dla nas, na naszą imprezę. Tam nie będzie żadnych obcych osób oprócz personelu, więc na pewno bezpiecznie jest. Na pewno o to się nie trzeba martwić. To też jest troszeczkę odsunięte od miasta, więc jest w takiej wiosce, ale nie ma takiej dużej metropolii. Nie ma po prostu dużego miasta. Jesteśmy tak na uboczu, no i cały obiekt jest dla nas. Można tam sobie wynająć właśnie nocleg, jeżeli ktoś przyjeżdża z daleka, więc o to się nie trzeba obawiać. Jeżeli chodzi o ceny, no to będą w tym linku, więc tutaj nie będę się skupiać teraz na kwotach. Osoby, które przyjeżdżają do nas w piątek i pomogą nam w zdobieniu sali, zostają zaproszone na bardzo fajnego grilla pod wieczór. Godziny też ogólnie są w tym linku, więc też nie będę tutaj się na ten temat może mocno rozwodzić. Ale jeżeli chodzi o tą sobotę, czyli ten 12 października, główny dzień imprezy, no to ona trwa od godziny 12, ale zapraszamy już od 11, żeby wszyscy zdążyli przyjechać, się zebrać. No i dlatego się śmieję, że to jest tak trochę w klimacie weselnym, dlatego że mamy jedzenie trochę jak na weselu, czyli mamy taki obiad. Bardzo dobre jedzenie jest, już mieliśmy przyjemność testować. Później mamy kawę, ciasto, herbatę i tak dalej, jakieś deserki. Później pojawia się takie jedzenie garmażeryjne na zimno, ale dla dzieci mamy też trochę fajnych przekąsek, bo mamy na przykład pizzerki, hamburgerki.
różnego typu rzeczy. I później to jest zakończone właśnie taką zupką na kolację. No i w międzyczasie oczywiście mnóstwo zabaw. Mamy też napoje, owoce i tak dalej, więc coś na zdrowo, coś na mniej zdrowo, opcje wegetariańskie też jak najbardziej. Więc przez to, ile tam będzie jedzenia dla dzieci, dla dorosłych, po prostu w cenie tego biletu, to dlatego się śmieję, że troszkę weselnie. No i przede wszystkim mamy zaplanowane kilka godzin świetnej zabawy dla dzieci. Myślę, że najfajniejszą częścią tej imprezy są nagrody, dlatego że mamy na każde dziecko przewidziane po 18 nagród w różnych pulach cenowych. I to jest ciekawe, bo nie za zajęcie jakiegoś miejsca, tylko za sam udział w zabawie, w ćwiczeniu, z postrzeganiem pozazmysłowym lub bez, ale zachęcamy do tego, żeby właśnie wykorzystywać postrzeganie pozazmysłowe. No to mamy nagrody dla tych dzieci i myślę, że to da im jeszcze większą motywację do tego, bo czasami trzeba dzieciaczki zmotywować, no i da im na pewno mnóstwo radości. Mamy też dużo, wiesz, takich atrakcji pobocznych, typu jakaś wata cukrowa, różne gry, zabawy, też zabawy z rodzicami, modelowanie baloników. Mamy też sprzęt fajny, mamy wytwornicę dymów, wytwornicę do baniek, kule disco, muzyka, więc to się nie skupia stricte właśnie na tym postrzeganiu pozazmysłowym, że wsadzamy dziecko do stolika i kumasz tu zrób, tylko właśnie super impreza, zabawa, jakieś tańce, muzyka, przyjemności, jak to Dzień Dziecka. Ja zawsze mówię, że Dzień Dziecka nie może być bez baniek, nie może być bez baloników, nie może być bez waty cukrowej, chociaż z tym różnie. I później mamy przewidziane jeszcze kilka godzin do godziny 22 właśnie dla tych starszych i też dla dzieci, żeby można było się zająć trochę sobą i też fajnie spędzić czas. Będzie bilard dla starszych, dla dorosłych. Będzie udostępniona sala do tego, żeby można było ze sobą porozmawiać. Jedzenie oczywiście po zakończeniu tej głównej części imprezy tam po 18 zostanie jeszcze. Więc każdy będzie mógł sobie tam przyjść, porozmawiać z instruktorami też. Dlatego, że o tym nie mówiliśmy, ale na tą imprezę też przyjadą nasi certyfikowani instruktorzy i instruktorzy w trakcie szkolenia. Więc to jest też super, żeby obserwować trochę pracę instruktorów, a jeżeli ktoś jest w trakcie szkolenia, to żeby zobaczyć właśnie, jak to wygląda w praktyce, takie ćwiczenia z dziećmi. No i na drugi dzień mamy zaplanowane śniadanie właśnie dla osób, które będą tutaj nocować razem z nami w obiekcie. Mamy przewidziane też jedzenie na drogę, oczywiście mamy przewidziany transport z powrotem na pociąg czy na samolot do Poznania. Będziemy jeździć co 3 godziny, więc tutaj organizacyjnie nie trzeba się o nic obawiać. No i wszystko jest szczegółowo opisane na tej naszej stronie. Ale to właśnie chciałam powiedzieć, że to jest taki trochę nietypowy format. Może dlatego, że jest to nietypowa impreza, bo pierwsza w historii z wykorzystaniem postrzegania pozazmysłowego w ogóle. Jeszcze nikt czegoś takiego nie zrobił, więc bardzo wyjątkowo. Bardzo dobrze. Wy też jesteście wyjątkowi, bo jak żeśmy o tym pierwszy raz usłyszeli, to nam się ten pomysł bardzo spodobał. Ja lubię oryginalnych ludzi. Jak ktoś jest oryginałem i czuje to, że to jest moje, to właśnie chcę robić. I olewasz, co inni o tym myślą, czy ty pasujesz w te ramki, czy nie pasujesz. Im bardziej nie pasujesz, tym lepiej to jest, tak? Dlatego ta wasza impreza, ona się uda jeszcze z tego tytułu, że ja też widziałem to od samego początku, że wy w nią wierzycie. Każda Tak. impreza się udaje, jeżeli ten, kto ją tworzy i wymyśla, jeżeli on w nią wierzy. To choćby nie wiem jak wiało z boku, ty się nie przewrócisz. I to u was jest. To mi się podoba. No i jeszcze co jest fajne, co też zauważyłem, bo sobie tak myślałem, no nagrody, wszystko fajnie, jeden dostaje, drugi nie, że nie ma przegranych, że nagroda Tak. jest dla każdego. To jest fajne, wiesz, to jak się wszyscy cieszą, to jest ta największa uciecha. Tak, nam właśnie chodzi o to, żeby to była zabawa, a nie rywalizacja, więc no, gdybyśmy mieli nagrody za zajęcie jakiegoś tam miejsca,
Ja nie jestem pewna, czy to by wszystkie dzieci motywowało. Niektórym dzieciom mogłoby być przykro, że przegrały i byłaby taka rywalizacja, a tutaj w tym postrzeganiu pozazmysłowym chodzi o to, żeby robić to poprzez zabawę. Dlatego nagrody są dla wszystkich, nawet dla dorosłych. Też są przewidziane, bo też będą zabawy właśnie dla dzieci z dorosłymi, z rodzicami i tak dalej, żeby razem właśnie to połączyć, oprócz tych zabaw zwykłych i ruchowych. Więc nagrody są dla każdego. No i tutaj się postaraliśmy, bo wychodzi na to, że każde dziecko może wrócić z 18 nagrodami. Jeżeli ktoś ma dwójkę dzieci, no to już wywozi do domu 36. Ale też, wiesz co, pomyśleliśmy o tym, żeby każdej rodzinie, która będzie u nas na tej imprezie, wręczyć też taki, wiesz co, zestaw startowy ze wszystkimi akcesoriami, które są potrzebne do tego, żeby to ćwiczyć i rozwijać później w domu, bo my bazujemy na tych rzeczach, które zawsze każdy ma pod ręką, jakieś tam zakrętki, kostki, kubeczki i tak dalej, ale zawsze gdzieś tam czegoś komuś może brakować, ktoś nie uzbierał nakrętek i tak dalej, więc chcemy dać też wszystkim dzieciaczkom taki zestaw, żeby one mogły później sobie albo w pokoju hotelowym poćwiczyć, pobawić się, albo właśnie też w domu. Więc nam chodzi o to, żeby te dzieci i te rodziny wyciągnęły z tego jak największą frajdę. No dla nas też jest to trochę frajda w organizowaniu czegoś takiego, bo robimy to pierwszy raz i też się jeszcze uczymy, ale no chcemy, żeby to było takie naprawdę, właśnie tak jak mówiłeś, takie trochę oryginalne, w takim ciekawym formacie, żeby nie było w ogóle nudy, żeby po prostu cały czas coś się działo i żeby to było niezapomniane, no bo jednak postrzeganie pozazmysłowe to jest super rzecz i warto ją rozwijać u dzieci i chcemy, żeby też właśnie ludzie chcieli wracać na te imprezy. To jest przede wszystkim powrót do nas samych, bo my mamy w naszych ciałach przeogromne możliwości i jesteśmy uzdolnieni, tylko od tych zdolności sukcesywnie nas odciągano, kierowano nam naszą uwagę na manowce, a szczególnie w miejsca, gdzie nie powinna by była kierowana być. I teraz wracamy znowu z powrotem do tego, do takiego rozwijania swoich własnych talentów, czyli umiejętności indywidualnych osobowości, tak? To jest właśnie to dla mnie postrzeganie pozazmysłowe. Każdy coś w czymś jest wyspecjalizowany. To też właśnie taka ciekawostka. Jeden jest dobry w tym, jeden jest w tym. To widać, jak indywidualni jesteśmy. Więc ta szablonowa nauka, ona dała nam się we znaki. To jednak była błędna droga. No niestety, Tak. niestety tak. No, to widzisz, Natalii, mamy wszystko, nam się tutaj limit już skurcza, chyba wszystko powiedzieliśmy, także kochani, przybywajcie, to już za dobre 2 tygodnie, więc niedaleko Poznania, województwo wielkopolskie, spotykamy się na tym evencie Dnia Dziecka w szerokim Tak. tego słowa znaczeniu. Zapraszamy wszystkich. Miejsca jeszcze mamy, można wysyłać do nas zgłoszenia. No, jeżeli, tak jak mówiłam, tutaj nas czas troszkę goni, więc jeżeli ktoś chce przeczytać sobie taki szczegółowy opis imprezy, co, kiedy, gdzie, jak i tak dalej, no to zapraszamy na pewno na tą stronę, którą nie wiem, czy dasz w opis tego linka Mogę do tej dać, strony, tak. Jak czy mi tak. prześlesz link, to go zamieszczę, tak. Dobrze, to tam będziemy odsyłać, tam są też, wszystko jest wyszczególnione na godziny. Zapraszamy rodzinki z dziećmi od 3 do 18 roku życia albo instruktorów naszych, którzy są w trakcie szkolenia. I mam nadzieję, że się zobaczymy, bo brakuje nam jeszcze troszkę dzieciaczków. Niewiele co prawda, ale jeszcze paru do tego, żeby mieć komplet. A najfajniejsza impreza będzie wtedy, kiedy ten komplet nam się uzbiera, więc liczymy na to, że będziemy mogli się zobaczyć. No i że dzieciaki będą mogły poznać się nawzajem, rodzice też będą mogli poznać się nawzajem i my się zobaczymy wszyscy i będziemy się super bawić. Jeszcze dwa słówka na sam koniec. Mamy ostatnie 2 minuty. Ostatnio nagrywaliście też z innymi ludźmi, którzy mają swoje konta YouTube'owe i nie tylko. Z kim jeszcze przybędziecie? Kto jeszcze jest patronem medialnym? Wiesz co, na pewno będzie Józef Dąbrowski,
To mamy już potwierdzone, że on się pojawi. Jeżeli chodzi o Mateusza, nie jesteśmy pewni, czy on będzie. Tutaj nie wiem, na jakim etapie tam to jest. Parę osób się pojawi, nie wszyscy jeszcze są potwierdzeni, ale tutaj z takich pewników, no to na pewno będzie Józef Dąbrowski, być może będzie i Mateusz, więc będzie też można właśnie się spotkać, porozmawiać, zahaczyć o siebie w międzyczasie. No i dobrze, ostatnio też słyszałem, że z Aleksem Berdowiczem też nakręciliście odcinek, też się gdzieś Tak. pojawił, także też sobie odsłuchajcie, bo to jest duży rozrzut informacyjny. Także tam, gdzie o tym opowiadacie, to zawsze też ludziom podpowiadajcie, gdzie patrzeć, Tak. bo to rodzą się te pomysły później na takich audycjach. No od razu szybciutko zaproszę. Mamy też specjalną grupę na Facebooku, która się nazywa Świat Działa Inaczej, Dzień Dziecka, i tam pokazujemy filmiki z przygotowań, z zakupu nagród, zakupu sprzętu. Tam można sobie wszystko na bieżąco obejrzeć. No to super. No to Natalii, wobec tego niedługo się widzimy, szykujemy się już też będziemy ze sobą, przywieziemy nasze pociechy i na pewno będziemy się świetnie bawić. Tak, też mam taką nadzieję. No więc wszystkiego dobrego i do niebawem. Do niebawem. Dziękuję pięknie za spotkanko. Cześć. Cześć.